Dzień dobry. Dzisiaj jestem w Braniewie, w województwie warmińsko-mazurskim, w mieście powiatowym, około 18-tysięcznym, pierwszej stolicy Warmii, w jednym z najstarszym mieście Warmii i jednym z najstarszych miast Polski. Miejsce, w którym się znajduję, jest obecnie tak zwane miejsce spotkań, miejsce koncertów, miejsce wydarzenia artystycznych, miejsce wydarzeń kulturalnych, ale również miejsce, w którym znajdują się mury obronne miasta. Pierścień zewnętrzny i pierścień wewnętrzny. To, co widzimy tutaj na dole, to jest pierścień zewnętrzny murów obronnych. Ta wieża, którą tutaj teraz widać w tym miejscu, o, jest to wieża Prochowa. Jak sama nazwa wskazuje, w wieży Prochowej przechowywano proch. Następnie, idąc wzdłuż murów obronnych, widać w tym miejscu, teraz się wyłoni zza drzew, wieża Klesza była wieżą pierścienia wewnętrznego murów obronnych. U góry widać budynek, więc może wejdę tutaj po schodach. U góry widać budynek sądu rejonowego w Braniewie, ale ze względów architektonicznych dosyć ciekawy budynek. I zaraz z boku budynek więzienia. Budynki więzienia w Braniewie. Tak, oto tutaj prezentuje się budynek sądu. I tak oto się prezentuje tutaj amfiteatr. Praktycznie bardzo duża część starego miasta jest otoczona pierścieniem murów obronnych. Braniewo było jedynym miastem portowym na Warmii. Jedynym było portem morskim na Warmii. Pozostałością portu w Braniewie jest taka, powiedzmy, dzielnica spichrzy. W tym miejscu istniały spichlerze. Jedynym spichlerzem, który został się, jest to spichlerz mariacki z 1831 roku. Ten, który tutaj przedstawiam. Dzisiaj w tym magazynie mieści się restauracja, a na tych pustych miejscach istniały spichlerze. Tutaj kiedyś mieścił się bank, a został wybudowany właśnie w miejscu takiego spichlerza. W miejscu, w którym się znajduję, jest Bazylika Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Budowę rozpoczęto w 1346 roku, zaś budowa wieży trwała do połowy XV wieku. Wieża posiada wysokość 63 metrów.
w czasach swojej świetności świątynia należała do najwspanialszych budowli sakralnych Warmii. Jednym z zabytków ozdabiających jej wnętrza była płyta nagrobna biskupa Pawła Legendorfa. Kościół został praktycznie zburzony podczas działań w ostatnim roku II wojny światowej. Wojska niemieckie, chcąc zapobiec wykorzystaniu wieży przez zbliżający się front, wysadzili ją w powietrze, niszcząc przy okazji pozostałą część budowli. I odbudowa katedry miała miejsce dopiero w 1979 roku, a do 1979 roku był to pomnik, trwała ruina była tak zwana, i która miała teoretycznie przestrzegać przed wybuchem wojny, przed zniszczeniami. W kościele mieści się grób Reginy Protman, błogosławionej Reginy Protman, założycielki istniejącego do dziś Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, czyli tak zwanego zakonu Katarzynek. Wejdziemy do środka kościoła. Zobaczymy, jak się przedstawia. A na ścianach kościoła widać zdjęcia, które przedstawiały kościół przed i po wojnie. Między innymi są przedstawione zdjęcia, jak kościół był zniszczony i jak był odbudowywany. Dobrze. Wejdziemy do środka. Zobaczymy, jak się kościół przedstawia. To jest płyta nagrobna właśnie Pawła Legendorfa, biskupa warmińskiego. A nieopodal katedry znajduje się kolejna wieża murów obronnych miasta Braniewa, która się nazywa Wieża Młyna Kieratowego. Ogólnie rzecz biorąc, Braniewo słynęło ze swoich fortyfikacji. W okresie średniowiecza uchodziło za warownię niemal niemożliwą do zdobycia. Miasto chronione było dwoma pierścieniami murów obronnych, wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki takim umocnieniom miasta udało się kilkukrotnie skutecznie odeprzeć oblężenie i najsłabszym ogniwem oczywiście był czynnik ludzki. Na przykład w 1520 roku krzyżacy zajęli miasto podstępem, by później Polacy przez kolejne miesiące nieskutecznie w ogóle próbowali je odbić. Tak, jednym z takich fajnych symboli murów obronnych jest właśnie ta wieża i została ona wzniesiona w XIV wieku w stylu oczywiście gotyckim, i jej nietypowa nazwa, czyli tak jak wspomniałem, Wieża Młyna Kieratowego, nawiązuje ogólnie rzecz biorąc do istniejącego pierwotnie w jej pomieszczeniach młyna kieratowego i stanowił on zabezpieczenie na czas oblężenia, kiedy leżące poza miastem młyny wodne mogły być niedostępne. Kierodowego, a sam budynek sąsiadujący, na którym widać jeszcze ślady walk z II wojny światowej.
ogólnie rzecz biorąc to miejsce było kiedyś zabudowane gęstą siecią kamienic. Te wszystkie miejsca były zabudowane kamienicami. W tym miejscu oznaczonym tą szarą kostką brukową stała kamienica, w której pierwotnie mieściło się zgromadzenie sióstr Katarzynek. Jestem w miejscu dawnego zamku biskupiego, którego jedyną pozostałością jest wieża bramna. Jest to najstarszy zabytek murowany w Warmii. Wieża bramna jest z końca XIII stulecia i zamek braniewski stanął w miejscu pierwotnej drewnianej warowni zbudowanej przez krzyżaków. Wzniesiono go z fundacji biskupa Henryka I pod koniec XIII stulecia i do 1340 roku rezydowali w nim biskupi warmińscy. I w tym czasie obiekt przeszedł jedną poważną rozbudowę w latach 1320-1330. Zamek ogólnie rzecz biorąc przetrwał do XIX wieku w swojej pierwotnej średniowiecznej formie. Dopiero w trakcie wojen napoleońskich w 1807 roku został częściowo zniszczony, a 4 lata później przekształcono go w szkołę. Bo miało to miejsce, mieściło się tutaj seminarium nauczycielskie. Budowla ucierpiała znacznie w 1945 roku w wyniku bombardowań wojsk radzieckich i w 1958 roku zamek został praktycznie rozebrany. Pozostała jedynie wieża bramna. Na drugiej kondygnacji zachowała się kaplica świętego Andrzeja, będąca najstarszą kaplicą w mieście. No i tutaj nieopodal znajdują się mury pozostałości, bardzo skromne pozostałości zamku, gdzieniegdzie jakieś tam porozrzucane kamienie, pozostałości barbakanu. Także zobaczymy, wejdziemy, zobaczymy, czy można wejść na górę. Wchodzimy na górę wieży bramnej w Braniewie. W tym miejscu znajduje się kaplica świętego Andrzeja. Tak jest. Na samej górze są przedstawione prace i zdjęcia, jak wyglądał zamek przed wojną. Szymon Rudnicki w kaplicy świętego Andrzeja. Jest kopia tablicy ufundowanej przez właśnie Szymona Rudnickiego. I Szymon Rudnicki był 25. biskupem warmińskim. Tak się prezentowały
to. Tak się prezentował zamek po zniszczeniach wojennych. Tak się prezentowała wieża po rozbiórce zamku. A tu jest wizualizacja zamku, jakby on mógł się dzisiaj wkomponować ewentualnie w istniejącą zabudowę. Jesteśmy na samej się prezentuje Braniewo z samej góry wieży. Z tej strony widać bazylikę, widać Collegium Hozjanum, widać browar, widać pola otaczające. Lekko widać wieżyczkę Kościoła Świętej Trójcy. Także tak to się tutaj pięknie prezentuje. Jestem w miejscu, w którym niegdyś mieściło się seminarium utworzone przez Stanisława Hozjusza, Liceum Hozjanum się tutaj mieściło, a obecnie mieści się tutaj zespół szkół zawodowych. W budynku po Collegium Hozjanum również mieści się Muzeum Ziemi Braniewskiej, w którym można oczywiście sobie obejrzeć wiele eksponatów. A pod arkadami szkoły mieści się, są tablice pamiątkowe wielu znamienitych osób, które uczyły się w Liceum Hozjanum bądź byli wykładowcami w Liceum Hozjanum. Kardynał Hozjusz był założycielem Collegium Hozjanum. A w tym miejscu mieści się Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dzień dobry. Wchodzę do wieży klaszej. W pierwszej sali, sala harcerska i chorągiew Ziemi Braniewskiej. Idę na górę. Wierzę. Cela zakonnika. Idziemy wyżej. Pięk. Słoneczko oświetla nam. A tu oczywiście nic się nie zmienia od lat. No na przykład mamy wpisy. Co tutaj mamy? From 1898. Rizel. Że tak to wygląda. A tu mamy mieszczański pomieszczenie. Proszę bardzo. Jednym
z ostatnich zabytków, które odwiedziłem w Braniewie, jest Pałacyk Potockiego przy ulicy Botanicznej. Jest to tak naprawdę dom konwertytów. Jego fundatorem był biskup warmiński Teodor Potocki, a budynek czasami jest określany mianem Pałacyku Potockiego. Wzniesiony został w 1718 roku jako hospicjum dla protestantów powracających na łono kościoła katolickiego. Ucierpiał w wyniku bombardowań radzieckich w 1945 roku i po wojnie został odrestaurowany i pełnił rolę m.in. biblioteki, a w ostatnich latach był mocno zaniedbany i w dniu dzisiejszym, jak widać, jest pięknie odrestaurowany i mieści się w nim inkubator przedsiębiorczości. Wejdziemy tutaj do środka. A się dzisiaj mieści tutaj inkubator przedsiębiorczości. Między innymi różnego rodzaju szkoły, szkoła językowa, szkoła artystyczna, różnego rodzaju spółki. I między innymi widzę, tutaj się również mieści klinika Potocki, która wykonuje różnego rodzaju zabiegi. Tak wygląda piękny dziedziniec. Naprzeciwko Pałacyku Potockiego mieści się zoo, jeden z najmniejszych ogrodów. Kiedyś tam była fosa. I w 1893 roku niemiecki botanik Franz Josef Niederzu sprowadził do tego ogrodu rośliny. Proszę bardzo. Oczywiście tych roślin tutaj teraz nie widać, ale sprowadził rośliny, między innymi pomidory, powszechnie występujące, a wtedy nieznane na Prusach, na terenie Prus Wschodnich. Także Pałacyk Potockiego był jednym z ostatnich zabytków, które odwiedziłem w Braniewie. Jeszcze się przejdę ulicą Botaniczną, bo jest dosyć, ulica Botaniczna jest dosyć urokliwą uliczką, wybrukowaną. Tutaj jest ogród zoologiczny, najmniejszy w Polsce. To jest piękny dom mieszczański. W tym miejscu mieści się klasztor Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Świętej Katarzyny i historia sięga klasztoru. 1571 roku założyła go urodzona w Braniewie, pochodząca z bogatej mieszczańskiej rodziny, błogosławiona Regina Protman, która w wieku zaledwie 19 lat opuściła rodzinny dom, oddając się w pełni pomocy potrzebującym. W XIX wieku wzniesiono nowy gmach zgromadzenia. Klasztor przetrwał sowieckie bombardowanie i w czasie nalotów dosięgła go zaledwie jedna bomba, niszcząc kaplicę położoną na drugim piętrze. Wejście do tego budynku mieści się od ulicy Moniuszki. A niedaleko ulicy Moniuszki mieści się była stadnina koni. Warto ten park sobie odwiedzić, pospacerować. Zobaczyć, jak on wygląda. Myślę, że warto tutaj przyjechać ze względu na bogatą historię tego miasta.
Niestety zabytki, które mieszczą się, znajdują się w Braniewie, no są dosyć, jest ich mało i w porównaniu z takim Fromborkiem, który jest nieopodal 10 km stąd, no Braniewo raczej nie może konkurować, ale przy okazji przyjazdu do Fromborka warto odwiedzić na parę godzin, może na jeden dzień, może na dwa dni, bo jest to fajne, spokojne miasteczko, w którym sobie można pospacerować, nie spiesząc się można pozwiedzać. To tyle i dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jeżeli Ci się mój filmik spodobał, to proszę o łapkę w górę. Jeżeli Ci się moje filmy podobają, to bardzo proszę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!